Tytuł kursu – zasady wykonywania zabiegów na ciało. Moduł – zabiegi wyszczuplające. Temat – endermologia. Proszę do mnie podejść. Aparat jest już gotowy. Dobrze, tylko się przygotuję. Do zabiegu endermologii wykorzystamy specjalną głowicę, która jest wyposażona w dwie rolki, które mogą zbliżać się do siebie, obracać się z regulowaną prędkością w tych samych lub przeciwnych kierunkach, wspomaganych podciśnieniem. Dzięki wytwarzaniu podciśnienia zasysany fałd skóry masowany jest przez samobieżną głowicę w różnych kierunkach o różnym podciśnieniu. Nie wykazuje Pani żadnych przeciwwskazań do zabiegu, więc możemy zaczynać. Dobrze, jestem gotowa. Zabiegi pielęgnacyjne w otyłości odgrywają ważną rolę. Efekty endermologii objawiają się m.in. dotlenieniem tkanek, wzmożeniem lipolizy w tkankach tłuszczowych, złuszczaniem naskórka, poprawieniem mikrokrążenia w obwodzie układu żylnego i limfatycznego. Dzięki mezoterapii następuje zwiększenie przepuszczalności naskórka i skóry właściwej. Masaż wibrujący natomiast znacznie redukuje celulit i tkankę tłuszczową. Jeśli chodzi o drenaż limfatyczny, to polega on na przepychaniu chłonki i udrożnianiu węzłów chłonnych. Oprócz zabiegów w salonach kosmetycznych warto również zadbać o profilaktykę i stosować zabiegi z błota z Morza Martwego, koncentratu cynamonowo-algowego oraz glinki. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.